Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Robert Heda, były oficer wywiadu, pracujący na kierunku wschodnim. Dziś porozmawiamy o Kościele prawosławnym w Polsce i o wpływach w tymże kościele rosyjskiej agentury. No bo czy głowy Kościoła prawosławnego, czy Kościół prawosławny w Rosji, któremu podlega Kościół prawosławny w Polsce, to jest to rosyjska agentura, to są ludzie Putina? Częściowo tak i oddziałują, sympatyzując z Putinem, oddziałują na wiernych w sposób, który jest sprzeczny z polską racją stanu. No właśnie, to czy to nie jest tak, jak było w międzynarodówce? Mieliśmy międzynarodówkę komunistyczną, która podlegała międzynarodówce, kierownictwo międzynarodówki podlegało NKWD. Czy nie jest tak, że mamy Kościół prawosławny, który jest narzędziem polityki bezpieki rosyjskiej w Polsce, służb rosyjskich w Polsce? No, można się tego obawiać bardzo poważnie, ale na początek wyjaśnię różnicę między Kościołem katolickim, uniwersalnym, czyli globalnym, a Kościołem prawosławnym, globalnym. Nie ma czegoś takiego jak papiestwo w Kościele prawosławnym. Ja bym porównał relacje cerkwi prawosławnych, oczywiście autokefalicznych, do federacji. Na jej czele, jeśli można tak powiedzieć, stoi, ale wyłącznie poprzez uznanie starszeństwa, stoi cerkiew bizantyjska, czyli patriarcha konstantynopolitański. Uznanie wzajemne polega na tym, że wszystkie cerkwie po kolei, jeśli pojawia się jakaś nowa autokefalia, uznają w sposób, że jest to cerkiew kanoniczna i każda cerkiew posiada taki spis, który nazywa się dyptychem. On jest ukryty w katedrze najważniejszej i po prostu wpisanie do dyptychu oznacza, że ta cerkiew jest legalna. Autokefaliczna to właśnie oznacza, że jest niezależna od innych cerkwi. I teraz natomiast skąd się bierze rola cerkwi rosyjskiej? Również historycznie cerkiew prawosławna rosyjska ze względu na liczebność wyznawców, ze względu na symfonię z imperium, symfonię, czyli współdziałanie z władzami świeckimi imperium, uznaje się za de facto najsilniejszą, a z tego powodu pierwszą. Patriarcha konstantynopolitański jest tak naprawdę, ponieważ urzęduje na terenie Turcji, jest tak naprawdę kwiatkiem do kożucha historycznym. Natomiast co wynika z tego, że cerkiew rosyjska rości sobie prawa do zjednoczenia prawosławia? Ano to, że uznaje za swój obszar kanoniczny Ukrainę, Białoruś, trzy republiki bałtyckie i Polskę. Kiedy odrodziła się w 1918 roku Polska, liczba obywateli prawosławnych była bardzo wysoka na Kresach Wschodnich. W związku z tym nasz rząd od początku lat 20. starał się o uniezależnienie polskiego kościoła prawosławnego od rosyjskiego. Udało się za zgodą patriarchy konstantynopolitańskiego uzyskać, potwierdzić autokefalię, czyli niezależność. Oczywiście jest to niezależność w sensie prawa międzynarodowego, w sensie prawa wyznaniowego w Polsce. Natomiast kiedy po II wojnie Stalin zgodził się na utworzenie polskiego kościoła prawosławnego mimo ogromnego oporu cerkwi rosyjskiej, zaznaczył
wszystkie umowy między Kościołem polskim i rosyjskim prawosławnym opierały się na statusie siostrzanym, czyli de jure polska cerkiew prawosławna jest niezależna, natomiast de facto ze względu na siostrzany status łączą ją szczególne więzi z patriarchatem moskiewskim. I taki stan mamy na dzisiaj. Co z tego wynika? Otóż to, że ponieważ polski Kościół, polska autokefalia prawosławna uznaje siostrzany status, sympatyzuje i uznaje za legalny rosyjski Kościół prawosławny, czyli dzisiaj patriarchat całej Rosji. W związku z tym nie uznaje wszystkich cerkwi, czy większości cerkwi, które po rozpadzie Związku Sowieckiego oddzieliły się od Kościoła rosyjskiego, uzyskując autokefalię. To może Głównie tylko chodzi o wyjaśnijmy. Kościół ukraiński. Może tylko powiedzmy naszym słuchaczom, o co chodzi z autokefalią. Autokefalia oznacza, że taki biskup, taki duchowny nie odpowiada przed nikim takiego kościoła, czyli takim jest powiedzmy suwerenny na danym terenie. Tak. I takim suwerenem jest, bo polski kościół ma status metropolii, czyli arcybiskupstwa. To nie jest patriarchat polski, to jest metropolia, czyli arcybiskup Sawa stojący na czele naszego kościoła jest suwerenny, ale suwerenny przez pryzmat bliskich związków siostrzanych z cerkwią rosyjską. I teraz tak, z założenia polski Kościół prawosławny od początku sprzeciwiał się powstaniu autokefalicznej cerkwi ukraińskiej, czyli niezależnej od Moskwy. Dlaczego? Dlatego, że ukraińska cerkiew rości sobie prawa do terenu kanonicznego, które obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, czyli wschodnią Lubelszczyznę, Rzeszów, Podkarpacie, i polski kościół po prostu obawia się, że ukraińscy duchowni przejmą jakby rząd dusz naszych prawosławnych. Też od razu podajmy, że nasi prawosławni to jest wspólnota ponad pół miliona ludzi w Polsce, żeby. Ponad pół miliona ludzi, są to głównie, jakbyśmy spojrzeli, mniejszości białoruska, społeczność białoruska w Polsce i społeczność na północy, województwo podlaskie, część warmińsko-mazurskiego, i na południu to jest właśnie województwo podkarpackie i obszary wschodniej Lubelszczyzny. Co z tego wynika? Otóż kiedy wybuchła pierwsza wojna ukraińsko-rosyjska, znaczy rosyjsko-ukraińska, mam na myśli aneksję Krymu i aneksję i powstanie, ala powstanie ala separatystów w Donbasie, polska cerkiew prawosławna poparła de facto stanowisko strony rosyjskiej. Oczywiście mówimy o poziomie religijnym, tak? Czyli nie politycznie, tylko religijnie, ale polityka z tej zgody religijnej na objęcie przez rosyjską cerkiew prawosławną Krymu i rozszerzenie wpływów na Ukrainie, ono się wyraziło zarówno w listach pasterskich naszej metropolii w 2014 roku, jak i w akcjach, które zyskały jakby rozgłos medialny. Chodziło o zbieranie darów dla walczących na Ukrainie, ale nie chodziło o obrońców ukraińskich.
tylko separatystów. Zbierano pieniądze na. To była oddolna jakby inicjatywa. Oczywiście hierarchowie powiedzieli, nic nie wiemy o tym, ale udostępnili jakby strukturę organizacyjną polskiego kościoła prawosławnego do zbierania darów i pieniędzy. Wiadomo, że to poszło na broń, umundurowanie i tak dalej, i zostało przesłane kanałami kościelnymi do Rosji. Na tym polega ta siostrzana postawa polskiego kościoła prawosławnego. I otóż w 2021 roku, na kilka dni przed najazdem rosyjskim, w grudniu 2021 roku, w Polsce pojawiła się misja fundacji afiliowanej przy rosyjskiej cerkwi prawosławnej, to misja do spraw kontaktów z zagranicą, której towarzyszył arcybiskup pełniący rolę ministra spraw zagranicznych rosyjskiej cerkwi. I podczas wizyty ta fundacja przekazała na rzecz polskiego kościoła 1 milion euro. I była podejmowana z najwyższymi honorami przez najwyższych hierarchów polskiego kościoła. Co z tego wynika? No, wynika z tego, że być może Kościół jako pierwszy w Polsce wiedział naprawdę o wojnie, która miała wybuchnąć za 3 tygodnie, ale też zastanawiające jest, dlaczego rosyjska cerkiew prawosławna przekazała polskiemu kościołowi prawosławnemu 1 milion euro. To do dzisiaj nie zostało wyjaśnione. Oczywiście to zyskało rozgłos medialny. Czy służby polskie zareagowały na takie incydenty w latach zarówno 2014, jak i w roku 2021? To jest pytanie otwarte. I wreszcie mamy 2022 rok. Nie, przepraszam, 2023 rok. Zwierzchnik rosyjskiego kościoła prawosławnego, patriarcha Cyryl, obchodzi okrągłą rocznicę urodzin i kapłaństwa. Arcybiskup Sawa wysyła do niego list gratulacyjny, sformułowany w tonie zupełnego poparcia postawy cerkwi prawosławnej rosyjskiej podczas wojny. Jaka to jest postawa? Otóż patriarcha Cyryl twierdzi, że jest to wojna sprawiedliwa, obronna, że żołnierze rosyjscy mordujący Ukraińców to są krzyżowcy prawosławia, którzy krzewią prawdziwą wiarę prawosławną. Co więcej, namawia ich do tego, publikuje apele o ochotniczy werbunek, o ochotnicze wstąpienie do armii. Kiedy oddziały wyruszają, duchowni prawosławni na czele z Cyrylem udzielają im odpuszczenia grzechów, święcą broń, oddziały, amunicję. Słowem, jakby Cyryl w pełni popiera agresję Putina, a nawet więcej, namawia do kontynuowania wojny. Teraz wyobraźmy sobie, że nasz zwierzchnik Kościoła Prawosławnego, arcybiskup Polski, wysyła list gratulacyjny, który mówi: tak, zgadzamy się z tą linią, zgadzamy się z postawą Cyryla, a jeśli z postawą Cyryla, to z postawą Cerkwi Prawosławnej Rosyjskiej, w założeniu zgadzamy się z polityką Putina. Słowa tego listu gratulacyjnego wywołały ogromny skandal. Nasz zwierzchnik autokefaliczny, Przepraszam, prawosławny, ale musiał się wycofywać z tego publicznie, mówiąc, że nie na. To było raczej zabawne, bo powiedział,
To miało zupełnie inne intencje i tak naprawdę nie napisał tego, co napisał. A jest to, że jest to żenujące, grubymi nićmi szyte oczywiście, ale jakby jest to wyzwanie też dla naszych władz, bo zrobił to w ten sposób, żeby jak najbardziej powiedzieć tak, jestem za działaniami Cyryla. A Ja co może więcej, tak? sobie pozwolę zacytować ten fragmenty. Przez cały okres waszej patriarszej służby, dzięki wysiłkom waszej świętobliwości, rosyjska cerkiew prawosławna lśni duchowym odrodzeniem i służy przykładem dla innych. Wrogowi wiary nie podoba się stabilność cerkwi, stara się ją zniszczyć. Naocznie świadczy to, co stało się na Ukrainie. Jednak moc Boża jest wielka, jest ona niezwyciężona. Głęboko wierzymy w to, że zło niszczące boski cerkiewny organizm zostanie zniszczone przez zwycięstwo śmierci i piekła. Kim Więc jest to zło, czy czym jest to zło? Otóż w 2016, nie, przepraszam, w 2018 roku patriarcha konstantynopolitański, czyli zwyczajowy przywódca całej wspólnoty globalnej, podkreślam, zwyczajowy, nieformalny, zgodził się i udzielił autokefalii ukraińskiej cerkwi prawosławnej, która oddzieliła się od ukraińskiej cerkwi patriarchatu moskiewskiego. Ja wiem, że to brzmi bardzo skomplikowanie, ponieważ Ukraina była traktowana jako metropolia, czyli oddział zagraniczny rosyjskiego patriarchatu, to ten oddział zagraniczny wymówił posłuszeństwo, pojawił się patriarcha Ukrainy, co wywołało wojnę religijną, nadało konfliktowi militarnemu i geopolitycznemu rosyjsko-ukraińskiemu nurtu religijnego. Co jest z tym związane? Przede wszystkim przejęcie ogromnego majątku patriarchatu moskiewskiego na Ukrainie. Po drugie, rugowanie agentów piątej kolumny Kremla, bo tak trzeba nazwać duchownych cerkwi ukraińskiej podporządkowanych Moskwie, z kontaktu z wiernymi. I takie intencje, takie wyzwania potwierdziła wojna. Otóż od początku wojny SBU walczy z hierarchią i duchownymi podporządkowanymi Moskwie, dlatego że podejmuje osłonę kontrwywiadowczą i na tej drodze operacyjnej uzyskuje informację, że parafie podporządkowane Moskwie, parafie prawosławne, czyli duchowni, pomagają przede wszystkim tak. W słowach do wiernych sieją nienawiść do Ukrainy. Po drugie, przechowują materiały propagandowe antyukraińskie, które kolportują. Po trzecie, przechowują agentów FSB spalonych i działających aktywnie. I po czwarte, przechowują broń i pieniądze z zamiarem wywołania aktów sabotażu, terroru, czy też nawet powstania na tyłach walczącej Ukrainy. Jest to szereg przypadków. To nie są jednostkowe. No oni nie tylko, oni też agentami są też oficjalnie nałapani, byli, pokazywano ich jako też ludzi, którzy piszą meldunki, którzy Tak jest. To rozpoznają, są. nawet przeszkolenie, dokonują, piszą na temat tego, jakie jednostki wojskowe się znajdują, że pozyskują informacje, pozyskują agenturę, więc po prostu. Tak, i należy założyć, że część duchownych ukraińskiego kościoła prawosławnego, podległego Moskwie, to są kadrowi oficerowie Federalnej Służby Bezpieczeństwa,
albo służby wywiadu zagranicznego. To jest sowiecka tradycja. Kim jest Cyryl, patriarcha wsi Rusi, czyli obecny zwierzchnik Kościoła Prawosławnego? W 1971 roku został ukadrowiony, wysłany do Szwajcarii jako młody duchowny do zasiadania w Światowej Radzie Kościołów, gdzie zwalczał rosyjską emigrację w Europie, tą starą emigrację, informował na ten temat, czyli pełnił zadania szpiegowskie, ale także wykonywał polecenia Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, włączając odpowiednią narrację i treści polityczne do uchwał Światowej Rady Kościołów. To się wyrażało sprzeciwem wobec wyścigu jądrowego, to się wyrażało prezentowaniem sowieckiej cerkwi prawosławnej jako kościoła wolnego, swobodnego, a Związku Sowieckiego jako kraju demokratycznego, utrzymującego normy demokratyczne. Taka była rola Cyryla. W latach 90., kiedy został umownie ministrem spraw zagranicznych Cerkwi Prawosławnej Rosyjskiej, szczególną opieką otaczał Kaliningrad jako enklawę i nasycał duchownymi prawosławnymi, nasycał także Białoruś rosyjskimi duchownymi. I wreszcie brał udział, tak jak każdy urzędnik, bo tak trzeba cerkiew rosyjską traktować od wielu wieków zresztą, jako ministerstwa do spraw wyznań, tak? I Cyryl jest osobą przede wszystkim niezwykle skorumpowaną. On przeprowadził operacje tytoniowo-alkoholowo gazowe poprzez specjalne firmy, które założyła rosyjska cerkiew, sprowadził na potrzeby cerkwi nielegalnie oczywiście około 2-3 miliardów euro uzyskane ze sprzedaży pokątnej i obrotu tymi rzeczami, o których ja mówiłem. W związku z tym zagrożenie wpływami rosyjskiej cerkwi i oddziaływanie na polską metropolię autokefaliczną jest ogromne. Dlatego, że jeśli arcybiskup Sawa popiera w pełni linię cerkwi, to popiera także jej rolę agenturalną, popiera jej rolę propagandową, w sumie antypolską podczas obecnej wojny. I to jest bardzo groźny wniosek, dlatego że to jest oddziaływanie na wiernych. To jest oddziaływanie na wiernych, czyli najczęściej polskich Białorusinów i polskich Ukraińców. Mam nadzieję, że takie zjawisko to jest pewna tematyka tabu. Wszyscy o tym wiedzą, nikt o tym nie mówi. A jeśli mówi, to po cichu. Nie widzę powodu, dlaczego nie powiedzieć o tym publicznie, nie stygmatyzując oczywiście ani całego Kościoła prawosławnego w Polsce, ani tym bardziej jego wiernych. To jest postawa promoskiewska, postawa dotyczy części hierarchów. Jakiej części i jak ten wpływ jest okazywany, to już jest praca dla polskich władz, dla Komisji Rządowej do spraw współpracy z Kościołem Prawosławnym, ale także ze względu na wojnę, to jest zadanie dla naszych służb specjalnych, czyli przede wszystkim mam tu na myśli ABW i także CBŚP, bo jak widać na przykładzie pieniędzy przywiezionych w walizce No do właśnie, Polski. i rozumiem, że nie wiadomo, co się z tym stało, Nie, nie wiadomo. Nie nie wiadomo, co się wiadomo, to zostało ujawnione, sprawa ucichła i tak być nie może. ma I tak milion euro, być to nie są, może. przepraszam, ale to jest tylko w tym momencie, to tutaj trzeba podkreślić, że to jest to, co my wiemy.
że wiemy o milionie eur. Nie wiem, ile takich milionów było wcześniej. Czy to był ostatni milion, czy to była część jakiegoś programu płatności, czy będą kolejne. Ja może. I dlaczego ta płatność i jaki był jej cel na 3 tygodnie przed wybuchem wojny? No właśnie, jeszcze jedna rzecz, którą warto przypomnieć, no bo tutaj siłą rzeczy to, co teraz powiem, wiedzą głównie historycy. Chodzi o to, że Rosja traktuje cerkiew prawosławną jako swoje narzędzie swoich wpływów, narzędzie obudowywania rosyjskości, kiedy rządził w Polsce carat przed I wojną światową. Wybudowano słynny sobór Aleksandra Newskiego. On się znajdował w miejscu dzisiejszego Placu Piłsudskiego. To był taki pierwowzór Pałacu Kultury. To znaczy, to miało być widoczne, to miało przyćmiewać swoją wielkością całej stolicy. To był wówczas jeden z wyższych, z najwyższych, jego dzwonnica była jedną z najwyższych budowli ówczesnej Warszawy. I to było właśnie dokładnie spełniało taki sam efekt, jaki ma spełniać, i nie wiedzieć, czemu spełnia nadal Pałac Kultury, bo wszyscy ludzie, którzy nie znają mentalności rosyjskiej, rzucają się, kiedy na przykład Radosław Sikorski, kiedy ludzie mówią o potrzebie zburzenia Pałacu Kultury. Ona nie wynika z barbarzyństwa, płytkości, tylko właśnie z doskonałego zrozumienia, po co Rosjanie tutaj, za przeproszeniem, nasrali ten budynek po prostu w centrum Warszawy, żeby każdy, kto przyjechał, to by wiedział, aha, Rosjanie tutaj byli, oni zaznaczyli swoją zwierzchność, oni tak to traktują. I to nie jest przypadek, że Kościół polski na pewno jest pod tym autokefaliczny, na pewno jest, to pan wie, pewnie z wiedzy, pewnie jeszcze chroniony, i że jest to podatny na werbunki, na działania agentury, na przyjazdy stypendystów z Moskwy, z Rosji, których prawdopodobnie co drugi, co trzeci jest po prostu, jak nie współpracownikiem, to kadrowym oficerem w ogóle tego, więc. Wrócę na moment do pojęcia symfonii, wyjaśniając. Kościół prawosławny, mający korzenie bizantyjskie czy greckie, symfonia polega na tym, że Kościół, a hierarchowie Kościoła prawosławnego legitymizują władzę cesarzy, genseków i teraz Putina, natomiast ci ze swojej strony gwarantują bezpieczeństwo i dobra doczesne kościoła. Historycznie rosyjska cerkiew uznaje za swój obszar kanoniczny wszystkie terytoria zamieszkane przez Słowian, co jest nadbudową, o której pan wspominał, do prowadzenia imperialnej polityki najazdów i ekspansji pod hasłami kościoła. I to jest taki system naczyń połączonych, który się uzupełnia, chroni, wspiera. Natomiast do sytuacji na Ukrainie, symfonia każe kościołowi rosyjskiemu wspierać barbarzyńską wojnę, zbrodnie wojenne. Dlatego Cyryl został włączony przez Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i wybrane państwa Unii Europejskiej do spisu osób, które są zbrodniarzami i z tego względu nie podlegają, znaczy podlegają wszelkim sankcjom, także majątkowym. Natomiast jeszcze wracając do sytuacji Kościoła prawosławnego rosyjskiego. Na początku lat 2000 nastąpiło zjednoczenie między rosyjskim patriarchatem a tak zwaną cerkwią, rosyjską cerkwią prawosławną za granicą. Taki jest tytuł tej cerkwi, zresztą literalny. Teraz cerkiew prawosławna za granicą w większości swojej wymówiła posłuszeństwo patriarchatowi moskiewskiemu, patriarsze
Cyrylowi właśnie z powodu poparcia wojny. A cerkiew rosyjska potrzebuje sojuszników. Mówię o tej części rosyjskiej. Patriarcha Cyryl potrzebuje sojuszników w Polsce, w Ukrainie, prowadzi wręcz agenturalne rozpoznanie innych kościołów autokefalicznych, czego przykładem jest w ostatnim czasie Bułgaria. Bułgarzy, sami prawosławni, utrzymujący niezwykle historycznie ścisłe kontakty z Rosją, wyrzucili delegację misyjną rosyjskiego patriarchy Cyryla za szpiegostwo. Jest to jakby najwyższy wyraz nieufności i zaniepokojenia zarówno władz bułgarskich, jak i bułgarskiej cerkwi. Ale umówmy się, on figuruje w tym słynnym archiwum Mitrochina. Wasilij Mitrochin to był wieloletni oficer KGB, który na początku lat 90. udał się do ambasady amerykańskiej, skąd go wyrzucono, bo się wojna zimna skończyła, i pomaszerował ze smutkiem do ambasady Wielkiej Brytanii, gdzie go przyjęto z otwartymi rękami. Dzięki temu Anglicy dostali coś, no, po prostu bezcennego, taki czarny łabędź w historii wywiadu. Facet po prostu przepisał na karteczkach całą historię. My znamy tylko niewielką część, wydaną w dwóch tomach. Notabene, żeby było jeszcze śmieszniej, w Polsce taka ciekawostka, żebyście Państwo wiedzieli, jaka to jest waga. Na rzecz polski druk tego, co zostało wydrukowane na Zachodzie, dokonano skrótów i manipulacji w tłumaczeniach. Nazwijmy to pod opieką firmową, żeby ludzi w Polsce nie peszyć zbyt dużą łatwością dostępu do wiedzy. Jednak założono, że ludziom w oryginale się będzie mniej chciało czytać niż w języku polskim. No i tam Cyryl figuruje jako agent Michajłow. Niektórzy uważają, że on musiał być ukadrowiony, czyli że w ogóle jest oficerem. Jest, moim zdaniem, jest oficerem kadrowym i świadczy o tym jego ścieżki jego kariery w kościele. No. Światowa Rada Kościołów. Po rozpadzie Związku Sowieckiego przedstawiciel Cerkwi Prawosławnej Rosyjskiej do spraw dialogu zagranicznego, minister spraw zagranicznych. Po śmierci poprzedniego patriarchy, To był który był Alekseje, z też był. Aleksiej, tak, też był, ale on zdecydowanie miał zahamowania. On chciał cerkwi otwartej na ludzi, kiedy wybuchały kolejne konflikty na obszarze posowieckim, w Gruzji, w Karabachu, w Tadżykistanie. On piętnował de facto politykę Moskwy, podżegania tych konfliktów, ale też zmarł w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach. Bardzo gwałtownie. Możemy I postawić zbiegło hipotezę. się to z tym, że Putin potrzebował na cele cerkwi wojownika, w pełni lojalnego, który będzie wspierał imperialną i agresywną politykę zagraniczną Moskwy. No właśnie, i to jest pytanie, jest takie, no ten polski arcybiskup Sawa, on się z tego wycofał, to co napisał, no ale umówmy się, no nie wycofał się. To też są dwie rzeczy. Ja mam wrażenie, że on napisał ten list i nie zdawał sobie sprawy, że druga strona go opublikuje, że go ujawni, bo że nazwijmy rzeczy po imieniu. To patriarchat moskiewski, bo to nie była żaden wyciek, jak w rodzaju słynnego referatu Chruszczowa. Oni po prostu wzięli i wrzucili to na stronę internetową swoją. Pochwalili się: o, patrzcie, kto do nas napisał. Ja I mam. to przypłynęło do Polski i być może jednym z zamiarów jest to, żeby zasiać nieufność wobec prawosławnych w Polsce. No ale sprawa jest aktualna i trzeba się jej przyglądać, ale nie postawie wiernych Kościoła polskiej autokefalii, tylko hierarchów. No tak, tylko że to może nie jest tyle, tylko że po prostu
To jest tak naprawdę, to robi wrażenie po prostu takiego wysadzania, to znaczy mówienia przez patriarchat moskiewski, koniec siedzenia okrakiem, macie się po prostu, macie się dookreślić, macie po prostu wziąć oficjalnie naszą stronę. Nie wiem, po co jest im to potrzebne, bo, no bo umówmy się. Jest potrzebne, bo propaganda kremlowska nie ma tu czego szukać w Polsce. Tak, oczywiście oprócz fabryk troli, działań typowo dywersyjnych, hybrydowych. Nie ma w Polsce dużej grupy społecznej popierającej działania Moskwy. Po prostu nie ma. Oni się natknęli na mur tutaj. Ja wyjmuję tutaj sprawę agentury, szpiegów i tak dalej. Więc jedyną grupą, wobec której mogliby i mogą kierować swoją ideologię, swoją myśl imperialną, to są polscy prawosławni. Oczywiście jest to spojrzenie z punktu widzenia Moskwy, a nie społeczności prawosławnych w Polsce. Jeszcze raz to podkreślę, że Kreml widzi w polskim kościele autokefalicznym i społeczności prawosławnych w Polsce odbiorców treści propagandowych i wpływających no, na politykę, na postawę ludzi. Takie może być założenie i z pewnością jest założenie Kremla i po to Kremlowi jest potrzebna przychylność polskiego kościoła. No tak, ale przychylność, ale z jednej strony też takie, no mówię, trochę ich wyciągają, no bo Wyciągają, oczywiście wyciągają, bo to jest. pokazali wiernym, co tak naprawdę mówi, myśli arcybiskup Sawa prywatnie i oni go skonfrontowali i powiedzieli, no dobrze, a teraz sobie radzi się tłumacz o tym tego. No oczywiście poszedł i przeprosił za wszystko, natomiast no już wszyscy wiedzą, że arcybiskup Sawa prywatnie sympatyzuje z najazdem na Ukrainę, no bo to są, to No, były. ale też musimy przyznać, że po 2014 roku te zbiórki humanitarne Polskiego Kościoła Prawosławnego na rzecz separatystów nie wzięły się znikąd. Ktoś te dary musiał przekazywać, ktoś te pieniądze musiał wrzucać do skarbonek. Czy on po prostu, no, czy ja, tak jak rozumiemy, po prostu centrala w Moskwie mówi, że przechodzimy do kolejnego etapu. Ja mam cały czas, ja mam wrażenie, że międzynarodówka, którą utworzył Stalin, miała być czymś właśnie na kształt protezy zastępującej w systemie komunistycznym ekspansję prawosławną, bo oni się tak zachowują się podobnie. Tam były też etapy. Podobnie. Czyli ten mechanizm, mieliśmy tam międzynarodówka, był moment, w którym międzynarodówka dostała zakaz krytykowania Hitlera, zakaz krytykowania faszyzmu, to było tuż tego, to przecież były wielkie osobiste dramaty ludzi związanych ze słynną piątką, szóstką z Cambridge. Mówię szóstką, bo to w zależności są zdania podzielone co do tożsamości i istnienia szóstego agenta. Ludzie tam byli w szoku, że jak to, że a my by cały budowaliśmy to, wierzyliśmy w antyfaszyzm i nagle centrala mówi, że mamy przestać krytykować Niemców. I tutaj Kościoły z reguły, ze względu na swoją hermetyczność, zamknięte struktury, oddzielone nawet konstytucyjnie od państwa, są podatne. Natomiast ja bym proponował, abyśmy przy jakiejś kolejnej okazji porozmawiali o dialogu prawosławno-watykańskim, czyli to, co frapuje wiernych w Polsce, dlaczego papież przyjmuje prorosyjską postawę i posługuje się narracją sprzyjającą Kremlowi. Szanowni Państwo, czyli Kościół prawosławny, podsumowując, trochę jest agenturą i trochę nie jest, tak? No tak.
Tak, jest. Tak jak kot Schrödingera, jest trochę martwy, drodzy Państwo, słynny, jest albo martwy, albo żywy, w zależności od tego, co znajdziemy w pudełku, które otworzymy. I tak samo tutaj. W każdym razie Kreml. Oficer rosyjskiego wywiadu, a być może nawet generał, czyli patriarcha Cyryl, zwierzchnik Kościoła rosyjskiego, liczą bardzo na przychylność polskiego Kościoła. Szanowni Państwo, pół miliona polskich prawosławnych, przedmiot pożądania rosyjskiej propagandy i rosyjskich służb. A ja na końcu pozwolę sobie zarekomendować historię bez cenzury, magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. W tym numerze szereg ciekawych tekstów. Dla odmiany zarekomenduję coś z wewnątrz numeru o orwellowskim biurze podróży, o tym, że Stalin w bardzo specyficzny sposób otworzył Związek Sowiecki dla turystów. Jest też o gejowskim romansie króla Polski Stanisława Antoniego Poniatowskiego, znanego później jako król Polski Stanisław August Poniatowski. Kiedy miał 18 lat, romansował z Charlesem Hanburym Williamsem, czyli zanim była Katarzyna, był Charles, drodzy Państwo. Więc żeby życie miało smaczek, jak widać, to już w XVIII wieku obowiązywało. Jest o sowieckich łapankach na Lubelszczyźnie. Otóż w latach 44-45 Rosjanie wywieźli do obozów pracy u siebie około 50 tysięcy Polaków. Rzecz, która praktycznie zniknęła. Te łapanki też były na Śląsku, ale tam to było jeszcze tłumaczone jako walka z wrogim niemieckim elementem. Co robili Rosjanie na Lubelszczyźnie, z czym walczyli, wywożąc Polaków, to Bóg raczy wiedzieć. I zdumiewające losy rodziny Napoleona, o tym, że korsykańscy nacjonaliści uważali Bonaparte za zdrajców. Bonaparte nie był Francuzem. Do końca życia Napoleon Bonaparte mówił po francusku z silnym korsykańskim akcentem. Pod tym względem przypominał Józefa Stalina, Gruzina, który został czerwonym carem. No i powiem Państwu, że zawsze ze zdziwieniem patrzyłem, że on realizował rosyjską politykę imperialną. Mimo że to był niby internacjonalistyczny twór, jakim był Związek Sowiecki, to ten internacjonalistyczny twór zajmował się rusyfikowaniem podbitych i no, tych narodów zresztą, w których orbicie byliśmy. No, nie bez powodu językiem powszechnie stawianym jako priorytet w czasach PRL-u była nauka języka rosyjskiego. W zasadzie nie można było zrobić kariery w PRL-u bez znajomości języka rosyjskiego. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był Robert Heda, oficer wywiadu w stanie spoczynku, a rozmawialiśmy o tym, o wpływach rosyjskich służb w polskim kościele prawosławnym. Do zobaczenia. Do widzenia.